Matematyka nie zawsze jest dyscypliną najbardziej ulubioną przez dzieci i młodzież, dlatego aby ją przybliżyć i jednocześnie podkreślić jej znaczenie i obecność w życiu codziennym, w gimnazjum nr 1 w Malborku został zorganizowany po raz drugi matematyczny Czar Parna Wesoło. Konkurs jak zwykle cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. W zeszłym roku uczestniczyło w konkursie 8 szkół, w tym roku również 8 szkół uczestniczy, aczkolwiek liczba uczniów jest większa, co nas bardzo cieszy. Matematyka przeniesiona na grunt znanych i lubionych gier nie tylko może stać się źródłem wspaniałej zabawy, ale może być również okazją do pokazania wiedzy i umiejętności uczniów. Czy podczas rozwiązywania właśnie tych zadań towarzyszy tym uczniom stres, nerwy? Poniekąd tak, aczkolwiek jest to konkurs, który polega na pracy zespołowej, co powoduje, że ten stres jest jednak zniwelowany. Konkurs adresowany jest do uczniów przede wszystkim z klas szóstych wszystkich szkół podstawowych z terenu powiatu malborskiego. My jesteśmy z szkoły podstawowej nr 8 w Malborku imienia Mikołaja Kopernika. Ja jestem Kuba, a to Zuzia. Powiedzcie, jak oceniacie właśnie ten konkurs? Fajny jest, fajny, inny niż wszystkie. Ja jestem Maja, a ja Radek. No, uważam, że konkurs jest bardzo interesujący, ponieważ jest takich kilka zadań i jest określony czas i to jest właśnie fajne. Który raz bierzecie udział właśnie w tym konkursie? Pierwszy raz. Ja pierwszy. Jesteśmy po pierwszym zadaniu. Powiedzcie, trudno? Tak średnio. Nie średnio. No. Dobrze nam chyba poszło. Też tak myślę. Jak oceniacie właściwie te zadania? No bardzo trudne. Trudne. A generalnie przedmiot, matematyka, dosyć trudna, skomplikowana? Tak, to jest zdecydowanie. To zależy od chęci. Jak ktoś chce, no to może być dla niego łatwiej. Jak ktoś nie lubi się uczyć, no to... Ile czasu dziennie spędzacie właśnie nad matematyką? No tak, godzinę, dwie może. No, różnie. Skąd właściwie chęć wzięcia udziału w tym konkursie? Ja na przykład bardzo lubię matematykę. No ja też, wiem. Konkurs, jak co roku patronatem objął starosta powiatu malborskiego. Bardzo serdecznie dziękujemy starostwu powiatowemu w Malborku, które ufundowało nagrody, tak jak i w zeszłym roku, tak i również w tym roku, oraz Gdańskiemu Wydawnictwu Oświatowemu. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.